29 lipca wspominamy błogosławionego Urbana II, papieża. Odos Chatillon, znany także jako Odos Lagery, urodził się około 1035 roku, prawdopodobnie w Châtillon-sur-Marne. Studiował pod kierunkiem świętego Brunona z Reims, został tam następnie kanonikiem i archidiakonem. Przywdziawszy habit benedyktyński, został przeorem w Cluny. Około 1080 roku jako biskup Ostii otrzymał kapelusz kardynalski. W latach 1084-85 był papieskim legatem w Niemczech, gdzie jako powiernik Grzegorza VII starał się zakończyć spór o inwestyturę i położyć kres schizmie. Nie zdołał w pełni wykonać tego zadania, jednak wiele osiągnął i umocnił posłuszeństwo wobec papieża. Występował jako niezłomny zwolennik reform gregoriańskich. We wszystkim miał praktyczny wzgląd na potrzeby duszpasterskie. W marcu 1088 roku, po krótkim pontyfikacie Wiktora III i po 6-miesięcznym wakansie, wybrano Odo na papieża. Przyjął imię Urbana II. Sytuacja, którą zastał, nie usposabiała do optymizmu. Z dyplomatyczną zręcznością doprowadził jednak do większego umiaru i złagodzenia sporów w polityce krajów europejskich. Między innymi w Niemczech, chociaż Henryk IV twardo obstawiał przy antypapieżu Wibercie z Rawenny, a jego ugoda z papieżem wydawała się iluzją. W 1098 roku uznał przywilej legacyjny nadany Rogerowi I. W Hiszpanii poparł rekonkwistę i zaaprobował nową organizację tamtejszego kościoła. Aragonia, Nawarra i Barcelona stały się papieskim lennem, tak jak normandzka południowa Italia i Sycylia. Spór o inwestyturę także się nieco uciszył, chociaż nie został rozwiązany, a pod względem prawnym miał szansę nawet się zaostrzyć, bo na synodzie w Clermont w 1095 roku uchwalono dla duchownych zakaz składania jakiejkolwiek przysięgi lennej. Papież przewodniczył ponadto synodom w Piacenzy i w Bari. Stał się inicjatorem doniosłego w swych rozmiarach i następstwach ruchu krucjat. Posunął także dalej proces centralizacji władzy kościelnej i przyczynił się do zorganizowania kurii, uformowania tzw. kamery apostolskiej i przeorganizowania kolegium kardynalskiego. Popierał ponadto życie zakonne, a tworzenie kongregacji mniejszych przez przywileje, których udzielił, mógł również uchodzić za prawodawcę ruchu kanonickiego. Zmarł 29 lipca 1099 roku. Uchodził zawsze za błogosławionego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, błogosławiony Urban II, którego ustanowiłeś pasterzem całego Kościoła, dzięki Twojej łasce zajaśniał blaskiem cnót i wiedzy. Spraw, abyśmy czcząc tak wielkiego biskupa, przez nasze dobre uczynki byli światłem dla ludzi i płonęli miłością ku Tobie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miły.